No, brakowało wam tego, wiem. Mi też. Praktycznie rok nie ruszałem się z Europy. Poza małym wypadzikiem do Egiptu na nurkowanko. Witamy w Colombo, największe miasto Sri Lanki. To nie jest stolica. Stolica jest tutaj blisko, ale tak Colombo nie jest stolicą Sri Lanki. Wylądowałem dzisiaj, mam trochę łeb przestawiony jeszcze. Parę godzin do tyłu. Ogólnie lot udany, bo praktycznie był pusty samolot. Leżałem na czterech fotelach, także jest w porządku. Zapraszam na nowy odcinek. Postanowiłem wprowadzić trochę zmian, bo wcześniejsza, ta pierwsza podróż była taka strasznie szybka i trochę mnie to denerwowało. Teraz przyjechałem tutaj na 3 miesiące, mam zamiar pracować jako nurek, dlatego w Colombo zostaje tylko jeden dzień, dzisiaj się prześpię i jutro jadę na taką plażę Miravelli, czy jakoś tak. Tam będę pracował jako nurek z turystami. Dlatego zostaję dłużej, żeby się po prostu bardziej poznać ten świat, zobaczyć jak żyją ludzie i jak tu się pracuje, co tu się dzieje, bo wcześniej tak naprawdę nie miałem żadnego kontaktu z miejscowymi, jakieś rozmowy sporadyczne i tak dalej, nie zaprzyjaźniałem się z nikim. No i tego mi teraz brakuje, dlatego zostaję tutaj dłużej. Zobaczymy Sri Lankę od podszewki, że tak powiem. Pamiętam pierwszą noc w Delhi, gdzie byłem przerażony tym krzykiem, tym trąbieniem. Dzisiaj też mnie nie rusza po prostu. Nie rusza mnie to absolutnie. Uważam nawet, że na Sri Lance jest ciszej. I jest czyściej, o wiele czyściej. To co tygryski lubią najbardziej, kolejny dzień w Colombo. Drugi i ostatni. Pierwsze co zwiedzam w Colombo to Ganga Ramaya, świątynia, taka najbardziej turystyczna. Zapraszam. A po zwiedzaniu świątyni niestety następna świątynia handlu i biznesu, czyli centrum handlowe. Idę się napić kawy, bo jest tak gorąco na dworzu, że nie wyrabiam. Teraz jest ta godzina najgorsza, więc o, widzę kawkę. Sri Lanka, dziwne połączenie. Stare dzielnice z takim nowoczesnym, biznesowym. Cholera wie co. Europejskim, amerykańskim stylu, ale podoba mi się warunki handlowe, iście europejskie, ceny europejskie, ale kawki nigdy nie mogę sobie odmówić. Pięknie, czysto, chłodno przede wszystkim, jest cholernie gorąco, cholernie, ale ja to lubię. Jak będziecie chodzić po Colombo, to na pewno jakiś tuk-tuk pan zaprosi was na wycieczkę dookoła Colombo za 5 euro. Dwie godziny przejażdżki tuk-tukiem. Chyba warto. Pokazał mi, co mnie zawiezie. Także jedziemy na zwiedzanie, tak zwany chiński zwiat. Jedziemy na zwiedzanie szybkie Colombo. Jedziemy na szybkie zwiedzanie Colombo.
Po polskiemu ciężko mówić. Ten obrazek ładnie obrazuje dzisiejsze Colombo. Bardzo dużo świątyń i rozwijające się w każdym kierunku miasto. Czas zakończyć naszą wizytę w Colombo. Jedziemy dalej. Trincomalee, tak to się wymawia. Północny wschód wyspy. Całą noc będę jechał, 40 na godzinę. Ale jakie ten oświetlenie, haha. Klimatyzacja, te sprawy. Kolejka jak cholera. Ale ja mam wykupiony bilet, także nic się nie może stać. No idę do nowego biura. Wylądowałem dzisiaj... Przyjechałem dzisiaj rano do Trincomalee, pewnie źle wypowiadam. Nocnym autobusem odebrał mnie miejscowy tutaj, znany wszystkim, tuk-tuk-ciarz. No i właśnie tu mam zamiar spędzić, na tej wyspie, w tym miejscu, dobry miesiąc. Później przenosimy się na południe Sri Lanki, bo tutaj prawdopodobnie będzie padało. Chodzi o to, że klimatycznie tam jest lepiej. No cóż, przeraża mnie spokój tych ludzi. Tu się nikt nie denerwuje. Ja wpadam jak szalony. Easy. Muszę się przestawić. Znowu się przestawić na wersję Goa, czyli be cool. I no i co? Zaczynamy pracę. Będziemy pływać z turystami. Nie widzę tu żadnych turystów. Ale nic, mam płacone, więc luzik. Zobaczymy, jak oni to zorganizują. Zbliżamy się, tu jest nasz office, nasze biuro. Wygląda ładnie. 5 gwiazdek padi, to znaczy, że no najwyższa półka samego tego nurkowego ośrodka. Łódeczki widzę, czyli nurkowanie z małych łódek. Też fajnie. Idziemy poznać nowych ludzi. Poznać nowych przyjaciół. Mam nadzieję, przyjaciół, a nie tylko kolegów. I zaczynamy zabawę. Trzeba dodać, że właścicielem jest Hans. Berlińczyk. Który mieszka tutaj 25 lat. I nie ma lipy. Trzyma ich wszystkich tutaj sztywniutko. Czysto wszędzie, wypucowane. Także na pewno będzie miło. Jeżeli ktoś chce zanurkować ze mną, zapraszam. Wszystkie dane są na tej planszy. 7:30, idziemy do pracy, do biura. Pierwsze nurkowanko. Wszyscy już na miejscu. Ja oczywiście zaspałem trochę, ale tutaj jest zero stres, także nie ma z tym problemów. A propos, tutaj jakiś skromny domek czyjś. No jest pięknie. Dzisiaj pierwsze nurkowania. Zobaczymy, co jest pod wodą. Gęba trochę spuchnięta.
minął miesiąc, pierwszy miesiąc na Sri Lance. Takie króciutkie podsumowanie. Ogólnie jest bardzo fajnie. Jestem już teraz na południu. Miasteczko Unawatuna. Tam na północy już leje. Tutaj jeszcze pada czasami. Ogólnie nie jest ciekawie z pogodą ani do nurkowania, ani do opalania się. Ale ma się to zmienić. Plusy Sri Lanki. Ludzie, widoki, morze. Same plusy. Negatywne rzeczy, może jedzenie jest takie troszeczkę monotonne. Wszystko na bazie ryżu. Kilka takich dań. Dużo rzeczy zapożyczonych z chińskiej, z indyjskiej kuchni. Ale nie jest to tak dobre jak w Indiach. Jest o wiele czyściej niż w Indiach. Ale to chyba wszystko. Tak naprawdę Sri Lanka to Indie 2.0. Może czyściejsze i może bardziej takie ogarnięte, można powiedzieć. Ja się z Wami żegnam. To jest ostatnie ujęcie tego filmu i ostatnie w ogóle ujęcie w tej całej mojej malutkiej produkcji. Nie chcę już mi się kręcić, nie chcę już mi się wariować z tymi rzeczami. Po prostu znudziło mnie to. I po prostu tu, że tak powiem, ograniczam się do Facebooka i do Instagramu dla znajomych, zostawiam jakieś wiadomości. Natomiast cały kanał wideo zostaje w tej chwili zamknięty. Do zobaczenia na Instagramie i na Facebooku. Na razie, cześć!